Czytania, w których bardzo mocno wybrzmiewa wezwanie do miłosierdzia. Takie czytania podaje Kościół na tę uroczystość świętego Jana Kantego. Był człowiekiem Boga, był kapłanem, był człowiekiem nauki, profesorem Akademii Krakowskiej. Ale przede wszystkim to wybrzmiewa w pamięci o tym człowieku, że był człowiekiem miłosierdzia. W liturgii Nieszporów tego dnia uroczystości Jana Kantego tak się zwracamy do świętego Jana. Prawa Bożego uczyłeś i wypełniałeś je czynem. Nic bowiem wiedza nie znaczy bez umocnienia miłością. Byłoby pięknie, gdyby podobne słowa można było odnieść do każdego z nas. Powiedzmy dzisiaj o miłosierdziu. Czym ono jest, a czym ono nie jest? To ważne, żebyśmy wszyscy to rozumieli, bo tak jak wiele słów, tak i to słowo miłosierdzie w bardzo rozmaitych znaczeniach występuje, niekiedy wzajemnie sprzecznych. Miłosierdzie, pomyślmy. W tym pojęciu zawiera się jakaś hojność. Nie jest miłosierdziem rzucanie ochłapów. Nie jest miłosierdziem to na przykład, gdy majętny człowiek rzuca biedakowi 10 zł, bo daje mu ochłapy, daje mu to, co mu zbywa. Nie jest też miłosierdziem przekazanie 1,5% podatku na jakiś dobry cel. To jest coś dobrego, ale to nas nic nie kosztuje. Nie wmawiajmy więc sobie, że jesteśmy miłosierni już z samego tylko tego powodu, że przekazujemy 1,5%. Hojność, ona jest ważna. Nie ma miłości, nie ma miłosierdzia bez hojności. Miłosierdzie to jest jedno z imion miłości. Człowiek miłosierny jest więc dobry. To jest takie oczywiste. Ale wnioski stąd już wcale nie są w praktyce takie zupełnie oczywiste. A wniosek stąd między innymi taki, że nie jest miłosierdziem pomoc, która upokarza. Pomoc udzielona w taki sposób, że drugi człowiek otrzymuje komunikat. Jesteś nikim, jesteś natrętem, idź już precz, mam ciebie dosyć. Nic mnie nie obchodzisz ty, ale jedyne co mnie obchodzi to to, żebyś ty w końcu sobie poszedł i dał mi spokój. To nie jest miłosierdzie. Pomoc, która upokarza. Dobroć, taka zwykła ludzka dobroć. Nie możemy o niej zapominać, gdy o miłosierdziu myślimy. Miłosierdzie to jedno z imion miłości, a miłość jest nierozdzielnie związana z prawdą, bo miłość jest naśladowaniem Chrystusa. Powiedział nasz Pan o sobie, ja jestem prawdą, jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma więc miłosierdzia bez prawdy. Nie jest więc miłosierdziem okłamywanie bliźniego po to, żeby go pocieszyć. Nie jest miłosierdziem oszukiwanie chorego, że na pewno wyzdrowieje, gdy lekarze mówią, że jego śmierć jest już bliska. To zaprzeczenie miłosierdzia. Ma prawo chory wiedzieć, że umiera, żeby się do śmierci przygotować, a nade wszystko, żeby swoją duszę przygotować na spotkanie z Bogiem. Nie jest też miłosierdziem pomaganie komuś w oszustwie. Na przykład, żeby zaliczył egzamin albo otrzymał jakieś nienależne mu świadczenia socjalne. Nie jest miłosierdziem mówienie człowiekowi, że robi dobrze, gdy tak naprawdę robi źle. Nie jest miłosierdziem mówienie temu, który biegnie ku przepaści, że nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo, wszystko jest dobrze, żeby tak się dobrze poczuł. Ale zaraz będzie dramat. Nie byłoby w szczególności miłosierdziem to na przykład, gdyby kapłan udzielił rozgrzeszenia temu, kto nie może go otrzymać. Na przykład dlatego, że nie postanawia poprawy. Rozgrzeszenie i tak byłoby nieważne, a do tego człowiek zostałby utwierdzony w grzechu. To by była szatańska karykatura miłosierdzia, a nie takie miłosierdzie, do jakiego jesteśmy wezwani. Prawda, to nie jest dzisiaj ceniona wartość, ale trzeba, żeby to była naczelna wartość
naczelna zasada życia każdego z nas, aby to była naczelna zasada mojego życia, Twojego życia, także w tym obszarze czynienia miłosierdzia. Powiedziałem trochę już o tym, czym miłosierdzie nie jest oraz jakie ma istotne cechy. Hojność, dobroć, prawda. Musimy o nich pamiętać, gdy myślimy o miłosierdziu. Ale jak to wszystko połączyć? Żeby tak bardzo konkretnie, kawa na ławę i zwięźle odpowiedzieć na pytanie, no to czym w końcu miłosierdzie jest? Przepięknej odpowiedzi udzielił nam Jan Paweł II w swojej drugiej encyklice. Ona była właśnie poświęcona miłosierdziu. Dives in misericordia, taki nosi tytuł. Bogaty w miłosierdzie. Bóg bogaty w miłosierdzie. I pisze papież Polak w tej encyklice, tak, posłuchajcie, to jest piękne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła. To jest miłosierdzie. Nie jest więc udawaniem, że tego zła nie ma, zamykaniem oczu na grzech. To nie jest miłosierdzie. Nie jest miłosierdzie zaklinaniem rzeczywistości, nie jest uciekaniem od bolesnej prawdy, ale jest dostrzeżeniem zła, ale nie po to, żeby człowieka zmiażdżyć, ale po to, żeby go podnieść. To jest miłosierdzie. Prorok Izajasz napisał o zapowiadanym przez siebie Mesjaszu, że nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. Dostrzec dobro w człowieku, wydobyć je, ochronić, otoczyć opieką. Choćby to dobro było małe, słabe, nietrwałe, nędzne, niedoskonałe, także zmieszane ze złem. Wydobyć to dobro, oczyścić, pomóc mu dojrzeć. To jest miłosierdzie. Takim właśnie miłosierdziem Pan Bóg nas obdarza. Każdy z nas wiele razy w życiu tego doświadczał. Tyle razy każdy z nas otrzymał dar miłosierdzia Bożego, w szczególności w sakramencie pokuty. A skoro mówi Pan Jezus, bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. I mówi też, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili, to jest arcyważne, żeby naszą odpowiedzią, aby moją odpowiedzią, aby Twoją odpowiedzią na dar miłosierdzia Bożego było miłosierdzie względem naszych braci, względem Twojego brata. Miłosierdzie za miłosierdzie. Otrzymuje dobro i dobro daje dalej. Taka jest Boża logika. Do tego jesteśmy wezwani. Amen.